tym roku Łódzkie obchodzi setną rocznicę urodzin. Oto krótkie kalendarium. 2 sierpnia 1919 – powstanie województwa łódzkiego. 15 lutego 1920 – Łódź stolicą województwa. 13 listopada 1924 – Władysław Reymont otrzymuje Nagrodę Nobla. 31 lipca 1928 – Halina Konopacka zdobywa pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski. 8 maja 1933 – Stanisław Skarżyński jako pierwszy Polak przeleciał nad Atlantykiem. 1 września 1939 – o godzinie 4:40 niemieckie lotnictwo bombarduje Wieluń. 8 września 1939 – początek bitwy nad Bzurą. 14 lutego 1942 – Stefan Rowecki Grot komendantem głównym Armii Krajowej. 1 czerwca 1975 – Łódzkie podzielone na 4 mniejsze województwa. 19 listopada 1980 – kopalnia węgla brunatnego pod Bełchatowem rozpoczyna wydobycie. 13 czerwca 1987 – wizyta papieża Jana Pawła II w Łodzi. 1 stycznia 1999 – reforma administracyjna, Łódzkie powraca jako jedno z 16 województw. 10 lipca 2012 – Uniejów pierwszym termalnym uzdrowiskiem w Polsce. Ziemia łódzka zrodziła wielu wybitnych Polaków, to tylko kilkoro z nich. Tomasz Arciszewski, urodzony w Sierzchowach, premier polskiego rządu, legionista. Antoni Cierplikowski, sieradzanin, fryzjer gwiazd Hollywood. Antoni Dobrowolski z Dworszowic Kościelnych, podróżnik i geolog, twórca kriologii. Jan Kowalewski, łodzianin, który złamał sowieckie szyfry. Maria Kwaśniewska, łodzianka, medalistka olimpijska, działaczka ruchu olimpijskiego. Artur Rubinstein, urodzony w Łodzi światowej sławy pianista. Krystyna Skarbek, urodzona w Trzepnicy, podczas II wojny światowej agent kierownictwa operacji specjalnych. Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc, żołnierz AK, twórca konspiracyjnego Wojska Polskiego. Julian Tuwim, najsłynniejszy poeta dwudziestolecia międzywojennego. Jadwiga Wajsówna, pabianiczanka, dwukrotna medalistka olimpijska.